naszego, czy SMT. To jest tak naprawdę nasz pierwszy sezon, w którym jeździmy tak bardziej intensywnie, bo w ubiegłym roku to tylko tam się coś przytrafiło, jeśli chodzi o starty. Jechaliśmy w sumie 12 razy w tym roku. Czasem z sukcesami się udało, ale to różnie było. No i tyle. A jakie plany na przyszły sezon? Czy zostawiacie to auto? To jest samochód zupełnie seryjny, także on nie pozwala walczyć na szybkich rajdach, takim jaki jest na przykład ten tor tutaj, bo zwyczajnie brakuje mocy w tej klasie. Ale samochód jest bardzo przyjemny w prowadzeniu. I... A jak się spisuje pilotka? Nie myli trasy, czasem się nie zdarzy. Czasem mnie hamuje, bo się po prostu boi, ale tylko czasem. Nic sobie z tego nie robię. Okay.